Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek kariery Newcastle United. Tak więc cieszę się, że was widzę, słuchajcie. Mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, słuchajcie. Nie mam do was dzisiaj pytania jakiegoś szczególnego, ale jako, że ten odcinek planowo chciałbym zakończyć podczas zimowego okienka transferowego, to możecie zwyczajnie napisać mi, kogo na kontrakcie mógłbym ściągnąć z zawodników interesujących nas. Czyli przypominam, szukamy tutaj zawodników z Francji, zawodników z Afryki, zawodników z Anglii. Jakby to są główne kierunki, więc czekam na wasze propozycje. Proszę, żebyście słuchali tylko tego, co mówię, o tyle, że na przykład w pierwszym odcinku dużo było propozycji genialnego bramkarza, jakim jest Meret w zasadzie, włoski golkiper Napoli. Ja oczywiście nie odbieram mu tego, że jest zawodnikiem świetnym, ale no nie w ząb nie pasuje do tego, co sobie tutaj zakładamy, a zdaje mi się, że te kariery są tak fajne dla mnie i dla was, że mamy tutaj pewne zasady i się ich trzymamy. Tak więc liczę, że będziecie tutaj się także do nich w miarę stosowali. Słuchajcie, przed kolejnym spotkaniem chciałbym jedynie zobaczyć, no bo niestety mamy leciutki dołek formy, więc fajnie by było zobaczyć tych zawodników, którzy są, no jeśli chodzi o cenę tutaj, najlepsi. Więc Dubravka 60 ocena to nie jest wybitny, to nie są wybitne występy. 6,60 ma sam Maxim, więc tutaj nie mamy powodów, żeby chłopa usadzać. Almiron troszkę gorzej, 6,40, ale to też nie jest dramat. 6,30 Sar, 6,80 Denis, czyli on z Almironem wygrywa. 6,50, czyli odrobinę obniżył swoje loty Joeliton. Ale nadal Almiron jest tutaj tym, którego raczej z tego kwartetu będziemy wykluczali. 6,30 Rose Shelby, tragedia w tym sezonie jest naprawdę. Hayden 5,90, czyli już tak naprawdę zrównał się z Shelbym. 6,40 Lezen, Lazaro fatalnie. 6,30 Laskels, Manquillo 6,80, czyli on wygryza Lazaro absolutnie. Jenne 5,80, czyli tak samo ten środek obrony jak na razie się tutaj nie spisuje najlepiej. I Phillips, czyli tak naprawdę będziemy grali Phillipsem i Haydenem, albo może nawet Phillipsem i kimś innym. To jest dobra dla nas wskazówka, żeby to zmienić, więc Phillips już jest. No ale tutaj chcę, żeby był w takim razie Bentaleb. Nie sprawdziłem jego statystyk, ale nie mogą być aż tak tragiczne jak tamtych. Dodamy sobie Rose'a. No i ta obrona jednak zostanie na razie taka. Ja wiem, że to nie jest najlepsza obrona, jaką można sobie wymarzyć właśnie pod względem tych ocen, ale jednak tutaj overall'e mówią same za siebie troszeczkę i liczę, że chłopaki się odrobinkę ogarną, przede wszystkim ten nasz rekordowy wielki transfer już na samym początku, czyli Jenne. No, West Ham nie jest w dobrej formie i remisujemy z nimi 0-0 mimo kontuzji Łukasza Fabiańskiego w czwartej minucie, ale nie był to uraz na tyle poważny dla Polaka, żeby ten opuścił bramkę. Gdyby to on zwolnił swój posterunek, myślę, że tutaj na spokojnie mielibyśmy zwycięstwo, bo doskonale wiecie, jak wyglądają jego umiejętności i jak się dzieje przede wszystkim, kiedy on nie grał w Newcastle, w West Hamie w tym sezonie. Po prostu było źle. Więc miejmy nadzieję, słuchajcie, że... Znaczy, miejmy nadzieję, że Polakowi nic nie jest, ale szkoda, że nie zszedł jakimś tam, wiecie, drobnym zwichnięciem, coś tam na jeden meczyk, nic by mu się nie stało, prawda? Phillips wbija 78 oceny ogólnej, to mnie oczywiście bardzo cieszy, że tutaj coraz bliżej tej 80-tki, którą dla niego sobie założyliśmy. Fajnie ten nasz Francuz się rozwija, wszystko wygląda pod tym względem spoko. No jedynie troszeczkę szkoda, że tutaj zaniedbałem ten zysk, nie spojrzałem na to i tutaj no odrobinkę ja, to był mój błąd tylko i wyłącznie. Teraz gramy z Bournemouth, tutaj fajnie by było fajnie by było zdobyć 3 punkty. To są ekipy, z którymi po prostu musimy fajnie punktować, żeby myśleć o tym środku tabeli wyznaczonym nam przez zarząd. No i oczywiście mamy comiesięczne raporty skautowskie. Jest! Proszę bardzo, Maxwell Fusseini. To jest zawodnik, który strasznie mi się podoba, no co mogę powiedzieć, kurde, 1,300,000, to jest naprawdę coś, na co liczyliśmy i tutaj mamy do czynienia z absolutnym kocurem. 66 oceny ogólnej, wieku 17 lat, 1,300,000 wartości, no sprawa jest naprawdę piękna. Prawy pomocnik, czyli może się okazać, że tutaj te nasze transfery, wiecie, na przyszłość nie będą aż tak potrzebne, no bo młody będzie zamiatał. Oczywiście, no w tym momencie raczej potrzebujemy i tak zawodnika jakiegoś innego, ale fajnie, że tutaj się będzie, że będziemy mogli go tutaj rozwijać. No i też zarząd powinien patrzeć na nas bardziej przychylnym okiem. No cieszy to naprawdę bardzo mocno. Newcastle z Bournemouth
remisuje 1-1 i jeszcze kontuzja Dżene, więc to jest naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Zobaczmy, na ile wypada nasz zawodnik, za którego zapłaciliśmy gruby hajs 5 tygodni. Ajajajajaj, no to jest coś, co boli nie tylko jego, ale i mnie. I wydaje mi się, że mimo wszystko, że ta kontuzja będzie dla nas sygnałem do drobnej zmiany. Mianowicie zaraz zmienimy sobie prawdopodobnie formację. Zaraz zmienimy formację na czterech obrońców, zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Oczywiście tutaj młody od razu wskakuje na treningi. Wywalamy sobie jednego z braci Longstaff, ale młody musi się rozwinąć, musimy troszeczkę tutaj zyskać w oczach zarządu, ale w sumie Longstaffa wrzucimy sobie za Francuza. On i tak idzie ładnie, więc po prostu w kolejnym straci jeden slot. Jak na razie mamy czas, żeby tego obrońcę sobie porozwijać i tyle. No szkoda tego Dżene, szkoda wielka, złamał kość śródstopia, nieprzyjemna kontuzja. Coś o tym wiem, bo miałem kiedyś pęknięty palec. W zasadzie to było w okolicach śródstopia, więc wiem, że to nie jest przyjemna sprawa. Mam nadzieję, że ładnie mu się to wszystko pozrasta i zrehabilituje. Prognozy nie są obiecujące, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Spokojnie zarządzie, będzie dobrze tutaj, o to się nie martwcie. Tutaj już trzymam rękę na pulsie, jeśli o to chodzi. No i lecimy sobie dalej do końcówki tego listopada. Przed nami mecz z The Villains. Co prawda troszkę szybko zlatuje ten listopad, zaraz wskoczymy sobie, słuchajcie, w zimowe okienko transferowe, ale myślę, że nie skończymy go całego, więc nadal wasze propozycje będą jak najbardziej zasadne. No ale na pewno w tym momencie powinniśmy pomyśleć o globalnej sieci transferowej i usunięciu tej wytycznej. Ona nie powinna nas już interesować. Idziemy do 23 lat. Bo to od 23 lat można. Tutaj zostawiamy, tu przechodzimy sobie na roczek kontraktu. Obiecujący nas nie interesuje. Tutaj ma być, tutaj musi być po prostu klasa światowa, niestety nie ma innej opcji. No i chciałbym, żebyśmy tutaj szukali sobie po prostu obrońcy, bo zarówno potrzebujemy środkowych, jak i bocznych, więc warto by było właśnie szukać tych zawodników, no i oczywiście tą wytyczną także możemy sobie wywalić, więc to zostawiamy. Miejmy nadzieję, że tyle czasu wystarczy naszym scoutom, a my gramy za Aston Villa, więc teraz czas na zmianę. Słuchajcie, czas na zmianę, troszeczkę się pobawimy ze stawieniami i weźmy sobie formację i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy pójść w ustawienie. Jeszcze nie to, chociaż prawdopodobnie 4-2-3-1 jest naszym ustawieniem takim, wiecie, go to. To zrobimy coś w ogóle innego. Weźmiemy sobie 4-4-2 płasko, znaczy defensywne, bo mamy gości, którzy mogą to grać, bo mamy zarówno Philipsa, jak i Bentaleba. Co prawda Bentaleb w tym meczu nie wystąpił, bo tu zobaczymy Haydena. Parę obrońców będą tworzyli nam tutaj Sarr z Laskelsem. Prawa obrona to będzie Manquillo, to nie pozostawię wątpliwości, tak samo lewa to będzie Rose. Tylko że tak, Dennis z Joelitonem będą tutaj, tak jest, a tu zobaczymy sobie Almirona, super. Więc troszeczkę bardziej ofensywne nastawienie. Zaprezentujemy przed tym spotkaniem, a w zasadzie podczas tego spotkania, mam nadzieję, z Aston Villą, ale miejmy nadzieję, że to nam się uda. Co prawda to troszeczkę zabiera nam potencjał z ławki, bo jedynym naszym ofensywnym zawodnikiem wtedy będzie Andy Carroll, ale liczę, że to będzie, słuchajcie, coś ciekawego i coś nowego i że tutaj to zaowocuje nam fajnymi występami, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy, słuchajcie, gotowi, gramy na wyjeździe, przegrali jeden mecz, zremisowali dwa, z nami przegrywają. Denis strzela w 15 minucie, piękna sprawa, cieszy, to naprawdę cieszy, to było bardzo ważne zwycięstwo. Longstaff jest rozczarowany tym, że nie wystąpił. Potrzebujesz ogrania, tak jest, i wydaje mi się, że on potrzebuje jednak tego wypożyczenia. Ja bym chciał go dawać, ale niestety nie mamy takiego komfortu, żeby, wiecie, wrzucać sobie, kiedy chcemy, jakiegoś zawodnika do składu. No bo zwyczajnie po prostu, no ewidentnie tutaj każdy mecz to jest batalia o punkty i tutaj nie mamy możliwości powiedzenia, wiecie, gościowi, że znaczy nie mamy możliwości tutaj, może nie poświęcenia jakiegoś meczu, ale podejścia luźniejszego, jednak takie możliwości daje, nie wiem, FA Cup i tak dalej, a tam i tak musimy walczyć o to, żeby być wysoko, bo tutaj ten wynik sportowy będzie dla nas naprawdę istotny. No dobra, przed nami mecz z Manchesterem City, no to nie jest na pewno dobra informacja w kontekście wyników sportowych, ale potem już jest Sheffield, więc liczę na to, że
że będzie dobrze. Villarreal, wypożyczenie Longstaffa. No średnio mi się to uśmiecha, przyznam szczerze. Tym bardziej, że ja brać Longstaff naprawdę chciałbym porozwijać, ale rozumiem też chęć rozwoju ich jakby i to, że chcą grać po prostu. No nie wiem, na razie skupmy się na nadchodzącym spotkaniu z The Citizens. Tak naprawdę zastanawiam się, czy tutaj będziemy robić jakąś zmianę. Bentaleb zmieni się z Haydenem tylko na ten mecz. Więc co ma być, to będzie tak naprawdę. No nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Po prostu czuję delikatne przerażenie, patrząc na to, że czeka na nas Manchester City. Co prawda gramy u siebie, ale wszyscy wiemy, że ten mecz skończy się, no właśnie, 3-0. To i tak jest dosyć delikatny wymiar kary. Dwie brameczki Bilwy, jedna Donego van den Beka. Ach, ten Minwa, fantastyczny zawodnik. No ale niestety, jakby nie ma co się tutaj cieszyć z jego występów. Trzeba być smutnym, że przegrywamy. Ale no, na razie w takim kształcie tego naszego zespołu musieliśmy być zwyczajnie gotowi na to, że to będzie porażka. Zajmujemy obecnie miejsce 12, co odrobinkę nie jest fajną opcją. Wolałbym, żebyśmy byli 10, 9, to by było spoko. Fernandes chce odejść, czyli znowuż sytuacja, którą zakładaliśmy. Jest gotowy do odejścia Argentyńczyk i nie mamy z tym, słuchajcie, najmniejszego problemu. Liczmy, że z Sheffield nam się uda wygrać, że to nie będzie Sheffield tak znakomicie wydysponowane jak to, które jest w rzeczywistości. Znaczy no teraz, no to wszyscy wiemy jak jest, ale jakby no to Sheffield naprawdę ma bardzo ciekawy styl gry, jest świeże, jest waleczne, jest po prostu fajne do oglądania, fajnie być w dzisiejszych czasach fanem Sheffield United, wydaje mi się. I też fajnie, słuchajcie, wydaje mi się być Badeshilem, ponieważ ten pojawi się w naszym składzie, z tego powodu, że moim zdaniem na to zapracował i nie uważam, żeby to było osłabienie. Overallowo wydaje mi się, że, znaczy overallowo oczywiście nie wygląda to jakoś genialnie, ale wydaje mi się, że naprawdę tutaj mam do czynienia z gościem, który nie zaniża nam poziomu tej podstawowej jedenastki, przynajmniej takie jest moje odczucie. No dobra, tak więc słuchajcie, mamy to zrobione, jesteśmy gotowi na spotkanie z Sheffield i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 3 porażki z rzędu, te piątki weszły mi w głowę, no bo tam załapali 2 razy po 5 bramek. Philips z czerwoną kartką, Denis znowuż z jedyną bramką i Szar z kontuzją, więc tak się tylko mijają w tym gabinecie do Kotora nasi zawodnicy. Będziesz grał częściej Lejeune, bo naprawdę tutaj będziemy mieli mocno przetrzebiony ten środek obrony, więc tutaj na spokojnie możesz być rozpatrywany właśnie w kontekście tego, że będziesz 6 tygodni teraz Szar. No niedobrze, no bo tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek stestować, biorąc pod uwagę to, że ciągle musimy tutaj dolepiać ten skład tam, gdzie akurat jest ktoś zdrowy albo ktoś kontuzjowany. No dobra, czekamy w takim razie na to, jak to będzie wyglądało w meczu z Soton. Dostajemy jeszcze propozycję transferu Fernandeza do Borussii Dortmund. Bardzo fajnie, ale Borussio, wydaje mi się, że wy doskonale wiecie, że macie troszkę więcej pieniędzy w portfelu. Więc ja powiem szczerze, że za dyszkę go puszczę mega chętnie, mniej chętnie za 8,5. Coś pomiędzy możemy znaleźć. Wiecie co, no tego Longstaffa w takim razie wypożyczymy. No skoro nie mogę tego zrobić, to krótkie wypożyczenie do wakacji. W takim razie niech on pójdzie, może się porozwija, na to przynajmniej liczę, fajnie by było. No i co, czas na mecz z Soton. Tutaj jest to spotkanie dla nas niezwykle istotne, no bo to znowuż jest ta nasza półka ligowa, w której fajnie by było zwyciężyć, znaczy z którą, przeciwko której w zasadzie fajnie by było zwyciężyć. No tutaj żadnych ciekawych juniorów, zresztą tego jednego naszego, ten jeden nasz diament znaleźliśmy, teraz musimy nad nim pracować, ci pozostali prawdopodobnie pójdą na sprzedaż. Dobra, Laskels oczywiście powróci sobie tutaj, tu chciałbym zobaczyć Jenę, chociaż wydaje się, że ten jeszcze dochodzi do siebie, tak jest, więc ty wrócisz sobie jeszcze do składu. No ufamy młodemu, nie mam zamiaru, żeby tego nie robić. John Joe Shelby zagra w tym meczu, chociaż tutaj nie mamy tego Lejeuna, dajmy tego Lejeuna, bo on też nie może narzekać za bardzo, bo to by było nas problematyczne. Tu zobaczymy Haydena. Z prawej strony wystąpi sobie, nie, z lewej strony wystąpi sobie Jethro Willems, a my przed tym meczem musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ ten nasz prawy obrońca
No ewidentnie zostanie z nami, przynajmniej na razie, bo nie wydaje mi się, żebyśmy kupowali lewego obrońcę, zapasowego lewego obrońcę, prawego obrońcę i zapasowego prawego obrońcę. No to się, to nam się nie uda finansowo, więc tutaj naprawdę musimy o tym pomyśleć. Oczywiście Nabil Bentaleb nie jest naszym zawodnikiem, Lazaro tak samo, Rose tak samo i Willems tak samo, a tutaj widzicie, ilu naszym kończą się kontrakty, więc tak. Jemu się kończy kontrakt, ale on nas już nie interesuje, po prostu ja chcę go sprzedać, jeżeli go nie sprzedamy, to z nim nie podpiszemy. To natomiast jest przedłużenie, które chcę zlecić i możemy to zrobić 30 tysięcy, ważne. Dobra, najwyżej cię sprzedamy, jak zaczniesz nam tutaj pyskować, to cię sprzedamy. No i ten Darlow, powiem szczerze, zlecimy mu przedłużenie może. Chociaż kurczę, no już wolałbym mieć w jego miejsce innego bramkarza, ale powiem tak, jeżeli my tego Darlowa sprzedamy po styczniu, to potem mamy tego Frediego, więc tego Darlowa spróbujemy, jeżeli przedłuży kontrakt, to przedłuży, jeżeli nie przedłuży, to chłopa sprzedamy po styczniu. Tak wydaje mi się, że tę sytuację rozwiążemy, ty nas nie interesujesz, Andy Carroll jest na liście, nikt go na razie nie chce. Więc tak to zostanie, no i zobaczymy, jak to nam się wszystko poukłada. Dobra, gramy Southampton. Kto tutaj gra, kto nie powinien grać? A, Szar jest na ławce rezerwowych. No dobra, więc tutaj Jenna już sobie wskoczy i najwyżej będzie wchodził, aczkolwiek liczę na to, że były zawodnik Hetafe nie będzie musiał pojawiać się na murawie. No i zobaczmy, jak, co jest teraz nie tak. Nie, ja chcę to zobaczyć. Co jest tu nie tak? A, Philips, przepraszam, no dobra, to ma to sens. No to tutaj niech komputer sobie to uzupełni w takim razie samodzielnie, bo myślałem, że znowuż tam się coś zgliczowało. Wygrali z Norwich, przegrali z Watfordem i z Arsenalem, a z nami święci remisują, 2-2. W 88 minucie Joelinton nas ratował. Słuchajcie, ten Dennis to jest naprawdę kosur. My go ściągaliśmy tutaj jako takiego jokera, jako takiego sixmana koszykarskiego, który ma być pierwszym do wejścia, a tutaj naprawdę gościu wchodzi, wszedł do pierwszego składu szturmem i radzi sobie bardzo dobrze. No okej, tak więc słuchajcie, co mogę powiedzieć więcej? Treningi, bo tutaj tego naszego młodziana musimy naprawdę mocno rozwijać i Longstaff będzie już, no skoro on raczej od nas odejdzie, to on tu zwolni mu miejsce. Chcę trenować młodego, bardziej by się opłacało nam trenować tego Francuza, ale wolę po prostu poświęcić czas młodemu z tego powodu, że zwyczajnie wtedy zarząd będzie odrobinę szczęśliwszy, a ja chcę mieć też komfort pracy, no chyba sami rozumiecie. No fajnie, 10 miejsce, 4 punkty straty na przykład do 7 Arsenalu, ale ja o tym top 6 naprawdę nie myślę. Longstaff, dogadane wypożyczenie, czyli na krótko pójdzie do Villarreal, ale tam między innymi jest piłkarz taki jak Santi Cazorla, od którego będzie mógł się czegoś nauczyć, więc mam nadzieję, że z tych lekcji będzie uważnie korzystał. No dobra, jesteśmy w takim razie gotowi na to, co przyniosą nam jeszcze trudy tych grudniowych zmagań, między innymi z Burnley. Od nich odciąć się w tabeli byłoby bardzo miło, bo zobaczcie, miejsce 12, 18 punktów, czyli tylko 2 punkty mniej niż my, więc fajnie, gdyby udało nam się tutaj ich troszeczkę tak, wiecie, nogą, jak z drabiny kogoś zepchnąć. Dobra, tak więc Philips sobie tutaj wskoczy z Haydenem, reszta składu zdaje się, że pozostanie bez zmian, no bo będziemy grali z Lejeunem i Lascellesem. Tutaj szczerze to dałbym młodego, ale kurczę, odrobinę jednak jest to jakieś tam ryzyko, więc trochę nie jestem przekonany. Z lewej strony zobaczymy jeszcze Rose'a, a z prawej chciałbym tylko tutaj drobną zmianę, albo nie, bo Lazaro nie chce dawać, więc zobaczymy Rose'a po prostu i tyle. Tak więc jesteśmy gotowi na ten mecz. Drobne roszady tylko, bo nie mam zamiaru tutaj naprawdę jakoś strasznie przy tym dłubać, skoro ostatnio w miarę wyszło, to miejmy nadzieję, że tym razem też się uda. Wygrali ze Spursami, to jest bardzo ciekawe, więc to Burnley mogło być groźne, ale nie było. Wygrywamy z nimi 1-3. Joelinton wreszcie się tutaj obudził. No i to co najważniejsze, John Joe Shelby także strzela, więc to jest piłkarz, który no miał bardzo duży spadek formy, a teraz... Co się tutaj dzieje? Przecież on już został wypożyczony. Ja tego nie zaakceptowałem? Zaakceptowałem. Nie, bo nasza ocena rąbnęła na twarz i nie wiem czemu, bo już raczej była tendencja wzwyżkowa. A teraz nie mam pojęcia, co się tutaj odwaliło. No dziwna sprawa.
No nic, no poczekajmy, zobaczymy, ale zupełnie tego zarządu nie rozumiem. No Rafa Benitez miał rację, że jest to dosyć specyficzne miejsce pracy. No nic, ja robię swoje, słuchajcie, chcę się tutaj sportowo bronić i no i mam nadzieję, że będziemy ten Newcastle mogli trzymać w taki sposób, jaki chcemy. Zupełnie tego nie rozumiem, no jakby zupełnie. Dwóm zawodnikom kończą się kontrakty, dogadana sprzedaż, bardzo fajnie, wysoka sprzedaż do Borussii Dortmund, super sprawa. No a to są zawodnicy, których my jesteśmy gotowi oddać. Ale znowuż to nie wpłynie na naszą ocenę, bo to może być taki zarząd, że będą, wiecie, tutaj jęczeli, jojczyli, w ogóle będzie ciężko, więc na wszelki wypadek może tego Karola sobie przedłużmy, wiecie co, może tego Karola przedłużmy, bo to jest zawodnik. Kurczę, no nikt się po niego nie zgłasza. No zobaczymy. Może nam się to uda. Jeżeli się zacznie okienko, to go podpiszemy wtedy, żeby nie odszedł za darmo. Gramy teraz z Crystal Palace. Miejmy nadzieję, że tutaj znowuż 3 punkty będziemy mogli sobie dopisać. Fernandez. No przecież, ale ja już go sprzedałem. No o co wam chodzi? No o czym wy gadacie? Macie do mnie pretensje o rzeczy, które ja załatwiłem. No to jest masakra jakaś. I spada mi ocena. Przez to, że rzeczy, o które mają pretensje, już absolutnie tego nie rozumiem, słuchajcie. Na szczęście z Crystal Palace udowadniamy, że ta praca na boisku ma sens. Wygrywamy 3-0, co prawda kolejna kontuzja w zespole. To jest coś, co mnie odrobinę martwi. I tutaj odzywa się do nas Benoit Badashil i będzie grał, słuchajcie, on będzie grał, no bo teraz trochę nie mamy kim grać. Oczywiście moglibyśmy tutaj wrzucić naszego środkowego pomocnika do środka obrony. Ale to jest naprawdę, powiem szczerze, zupełnie nie rozumiem, co się tutaj odwala, tak szczerze, bo jakby mam wrażenie, że tutaj to wszystko się zgliczowało, nami opóźniła, jest to dosyć duży problem, bo przez tego glitcha możemy stracić posadę. Chociaż tak naprawdę, no jedną rzecz zaniedbałem, do tego się przyznaję, ale poza tym, no tutaj obrywamy za rzeczy troszeczkę takie będące poza nami. No i teraz wpadamy, słuchajcie, w ten grudniowy maraton i to nie będzie łatwa sprawa z... O Boże, Janet, ty już jesteś zdrowy. Zapomniałem o tobie na śmierć, więc teraz fajnie, że ciebie wrzucam. No to młodego tu nie wrzucimy na razie, będzie na ławce, miejmy nadzieję, że dostanie szansę gry. Ten Longstaff dostał możliwość wypożyczenia, no nie wiem czemu nie odszedł. Dostał Fernandez, nie wiem czemu nie odszedł. No dziwne to jest naprawdę mocno. Mam wrażenie, że coś nam się tutaj popsuło. Tak czy siak, jedziemy na Old Trafford. Teatrze marzeń, słuchajcie, nie mówię, że mamy szansę, ale na pewno to nie jest silny Manchester, patrząc na te 3 ostatnie spotkania, ale czuję, że z nami raczej powinni się rozprawić. Wygrywamy. No na pewno nieobecność Davida De Gea może być tutaj problemem. Ciekawy jestem, czy oni tutaj nas zlekceważyli, czy czemu tak było. Dwie kontuzje, ale to nie są nasze problemy, słuchajcie, to nie są nasze problemy. Wygrywamy z Manchesterem United, piękna sprawa. No i został sprzedany Fernandez, więc naprawdę przyzwoity pieniądz ląduje na naszym koncie. No i mam nadzieję, że w jednego z tych zawodników z naszej listy będziemy mogli się w styczniu zaopatrzeć. Na szczęście cały czas ci piłkarze sprzedani u nas są, więc jest to duży plus o tyle, że oczywiście będziemy mogli z nich skorzystać po prostu. Drobna zmiana, Gené zmieni się tutaj i tu zobaczymy sobie Lejeuna w taki sposób. Manquillo zostanie, ale z lewej strony zagra Jethro Willems. Phillips, nie. Tutaj zobaczymy sobie Shelveya i drobną zmianę jeszcze może zrobimy. Bo chciałbym, żeby tutaj jednak któryś z tych odpoczął. Chociaż nie, no oni są wypoczęci, więc tutaj też nie przesadzajmy. Jeszcze oczywiście tylko zmiana kapitana tutaj. Shelby stracił opaskę, coś tam odwalił, nie wiem co. Umówmy sobie, że coś odwalił. A tak naprawdę słaby występ, słuchajcie. Od kapitana ja oczekuję prezencji też na boisku. Oczywiście te cechy przywódcze są istotne, ale jeżeli ktoś zalicza taki spadek, traci miejsce w zespole, to niech najpierw zajmie się sobą, a potem niech próbuje ogarniać drużynę. Z Evertonem, słuchajcie, remisujemy 1-1. Taki wynik jestem w stanie zaakceptować. Sam Maxim strzela. Bardzo fajnie, że Francuz też coś jest w stanie dorzucić od siebie. Lejeune jest zadowolony, że jest ponownie wrzucony do składu. Jestem z ciebie dumny, no bo gra, no co mogę powiedzieć. Inwestowanie w młodzież, no zobaczmy, ile ten nasz młodzian tutaj dostaje plusów już. No bo fajnie, żeby on jednak troszeczkę tutaj z tym swoim rozwojem przyspieszył. No bo ewidentnie mamy tu problem z tym, plus jeden. Przede wszystkim zmienimy ci numer, chłopie, bo jak już tutaj jestem, no to musisz niestety wiedzieć, że tutaj na razie nie możesz liczyć na jakiś fajny numer, 45, niech to będzie.
No a mi się wydaje, że w takim razie musimy tu niestety troszeczkę przycisnąć jeszcze. No i Longstaff. Młody Longstaff troszeczkę będzie ofiarą tego naszego zarządu, ale ja muszę pilnować, wiecie, walczyć o posadę, więc tutaj dostajesz trzeci trening. No i będziesz robił sobie to. Tak średnio, nie mam żadnego dribblingu, nie mamy podań żadnych, nie mamy takich bardziej rozbudowanych. Nie, wszystko jest na dwa. Strzelanie. Nie mamy stałe fragmenty gry. O, mam. Może stały fragment gry będzie lepiej, żeby go rozwijać na trzy. Więc tak, to dajemy. No i miejmy nadzieję, że Fusaini będzie dosyć szybko tutaj walczył, bo wraz z jego oceną maleje szansa na moje zwolnienie. Teraz przed nami spotkanie z Leicester City, czyli już rozpoczynamy, słuchajcie, rundę rewanżową i przy okazji zawodnik wraca po kontuzji, więc to jest coś, co naprawdę bardzo mnie cieszy. I co się tutaj dzieje? Ostatnio jestem w całkiem niezłej formie. Rozważę twoją prośbę, tak naprawdę zagrasz. I tutaj tak, sugestia w kwestii wyboru, okej, ważne informacje, no dobra. Tak więc zobaczmy sobie jeszcze ten ostatni mecz z Leicester. Przełóżmy sobie ten skład tak, jak to powinno wyglądać, czyli tutaj na pewno Lascelles. Leżen odpocznie, bo tutaj zagra młody. Prawa obrona to będzie Lazaro. Nie jestem fanem tego zawodnika, ale musimy tutaj troszeczkę dać bardziej wypoczęty zestaw, patrząc po prostu na to, no jak teraz wyeksploatowani są ci zawodnicy. I Joeliton odpocznie, mam wrażenie, że jego te trudy troszeczkę dojeżdżają. I Jethro Williams zagra z lewej strony. Niech będzie, słuchajcie, niech będzie Jethro Williams na lewej stronie, tutaj bardziej defensywna ta lewa flanka. Może to i nawet dobrze, patrząc na to, że gramy z Leicester, czyli zespołem, który jest w stanie naprawdę w kontrze niektórych zajechać. Więc przynajmniej jesteśmy pewni, że ta lewa obrona będzie w miarę szczelna. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ich ostatni rekord jest naprawdę słaby, ale mimo wszystko są w stanie dzięki bramce filigranowego Mundiego pokonać nas 1-0. Troszkę przykre, że tak to wychodzi, ale z drugiej strony, słuchajcie, na razie nie możemy być źli, jeśli chodzi o nasze wyniki, nasze poczynania. Nie zamartwiaj się, stary, a ja chciałbym jeszcze, albo to nie. To już spotkanie zaczniemy jutro i zresztą tak samo jutro będziemy brali zawodników na kontrakty. Tylko wiecie co, ja poprosiłem was o te propozycje, a tak naprawdę to przecież ja jutro będę nagrywał, więc przepraszam was bardzo, ale na pewno te propozycje nie umkną mi i będę o nich myślał w kontekście na pewno jakichś kolejnych odcinków, bo komentarze pod tą serią czytam i bardzo sobie cenię to, jak się angażujecie i miło mi, że ta seria wam się podoba. Naprawdę bardzo to mnie cieszy, po prostu. Cieszy mnie też to, że ja sam się tak dobrze tutaj bawię. Mam nadzieję, że wy razem ze mną. No i co? To był Koza. Widzimy się jutro. Kanał Koza Stream. Na razie. Piona.